Pierwsi z przystanku Woodstock, witam bardzo serdecznie. Ostatni dzień tego roku 2015 i mam nadzieję, że tak jak napisała tu pięknie Ola z Białegostoku, uwaga. Nie rozumiem ludzi, którzy zamiast pomagać sączą jad i psują tak pozytywną atmosferę, która daje wszystkim tak dobre emocje. Do zobaczenia w 24 finale lipcowym przystanku Woodstock, moim pierwszym i bardzo wyczekiwanym Ola z Białegostoku. Olu i wszyscy, będzie tak. Tak będzie, moi drodzy, zobaczycie. Finał jest tak mocno przygotowany przez was. My jesteśmy tylko tu dzisiaj w tle. My dzisiaj u nas w fundacji przyjmujemy sztaby, spotykamy się ze sztabami, rozmawiamy z wami. Wiecie, jaka to jest radość, kiedy wchodzicie na to trzecie piętro, a możemy kręcić dla was kilka filmików, coś opowiedzieć, być z wami, czyli zasuba. To jest coś niesamowitego. Dlatego uwaga, ja teraz będę wchodził na antenę. Nic się nie denerwujcie. Będzie naprawdę fantastycznie. Zagaduję go, bo to trochę fałszuje. I moi drodzy, bądźcie spokojni, właśnie tak będzie na finale. Moc, która jest obok nas, moc, która jest z wami, moc, która przyjeżdża do nas na naszą ulicę Dominikańską 19C. Ilość ludzi, która wpada do nas, jest coś niebawego. Słuchajcie, nigdy nie było osób w tak zwanym wieku seniorów. A oni teraz są i toczą się na to trzecie piętro, wchodzą i później nagrywamy opowieści o was, o waszych sztabach, o tym, że będziemy, że będzie muzyka, że będzie gra, że będziecie razem z nami. No nie macie pojęcia, jak to daje energii i wam, i nam. Myślę, że te 1600 sztabów, które będą grały nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są tak mocno w blokach startowych, jak nigdy, bo to właśnie pokazuje, że wszędzie mamy ducha polskiego, że wszędzie robimy coś, bo to ma sens, bo to wszystko gdzieś później jest dotykane. Kiedy dzisiaj byłem w TVP Info i rozmawiałem z Piotrkiem Kraśko, to właśnie tak sobie nagle zdaliśmy sprawę. I on i ja, że przez tyle lat fundacja nie może powiedzieć, że zrobiła dużo. Zrobiła bardzo dużo, bo to wszystko jest gdzieś obok nas. I moi drodzy, bądźcie spokojni. Tak będzie 10 stycznia. Będzie pięknie, będzie spokojnie, będzie radośnie. Dzisiaj muzycznie Ania Rusowicz. A moi drodzy, a ja wam życzę, żeby ten nowy rok był pełen dla was optymizmu, pełen dobrych pomysłów, pełen przyjacielskich rozmów i rozwiązywania wszelkich problemów bardzo także przyjacielsko, pokojowo i w sposób taki, który będzie nam tylko przynosił korzyści. Bądźcie dla siebie mili, bądźcie dla siebie serdeczni. Uwaga, zapraszam do naszego sklepiku po piękne body. Body są rewelacyjne. Co my teraz gramy? Uwaga, poczekajcie. Teraz mamy po tym Hunter. I też na styk z Hunterem. Myślę, że tak właśnie będzie. Się kręci, małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Moi drodzy, 1600 sztabów, wszyscy w blokach startowych. Austria, Holandia, Irlandia, Francja, Malta, Niemcy, Norwegia, Czechy, USA, Wielka Brytania, także Kanada, Vancouver, czyli nasz przyjaciel Rafał, który w radiu będzie prowadził polskim radiu swoją audycję, ale także wspierał nasz finał. Jak wesprzeć finał przez internet? Jest tego bardzo dużo. Aukcja wospor.pl, www.siepomaga.pl, 24 finał. Wirtualne push w mobilnej aplikacji Allegro, www. Wspieram to WOS, przekazy pieniężne sami swoi, pieniężny Global Money Express. Jest tego tak dużo, że warto wejść na nasze strony internetowe, aby w ten sposób zobaczyć, jak możecie, siedząc nawet w domu albo będąc daleko od nas, oglądać i patrzeć, co się dzieje. Uwaga, mała zmiana w telewizorni, a więc zaczynamy nie o godzinie 9:48, ale z tego, co wszystko wskazuje, 8:40 już pierwsze wejście, a potem aż do godziny 23:00. Będziemy wraz z muzykami, wraz z artystami, którzy będą w środku w studio z tym wielkim hałasem, ale ogromną ilością gości oraz wami i tymi wszystkimi komentarzami, które będą się działy. Rano startujemy, później się już mniej widzimy, bo jesteście na mieście, to jest ta mniejsza oglądalność, a później jest popołudnie, to duże, grube popołudnie i wtedy naprawdę ruszamy. A w mediach narodowych będzie to istotnie jeszcze bardzo pięknie brzmiało. Zenek. Nie bójcie się, media narodowe, nie narodowe, ale my jesteśmy. Wchodźcie do naszego Siema Shopu. Nieprawdopodobnie piękne body do zdobycia. Będzie pięknie, jeżeli dzieci będą w takich body z naszym serduszkiem chodziły. Ale teraz uwaga, zobaczcie, jak sztaby do nas spadały. Zachowujemy was, dla was tylko okrzyk Siema. Zobaczcie, tak było. Pozdrawiamy wszystkich, Siema! Siema!
Pozdrawiamy z Międzygodu. Siema! Siema! Pozdrawiam was. Siema! 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 Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Siema! Siema! No to pozdrawiam Jarocin. Siema! Siema! Dla wszystkich dobrych aniołów w Częstochowie. Siema! Siema! Sandomierz pozdrawia wszystkich. Siema! Siema! Rychła, pozdrawiam was bardzo gorąco. Siema! 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 Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo mocno Włocławek. Siema! 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 I do zobaczenia podczas finału. Cześć, siema! Cześć! Czyli pamiętajcie, już biegi u nas są zamknięte w Warszawie, biegajcie u was, patrzcie, gdzie jeszcze można się zapisać, chyba już nie, bo już wszystkie identyfikatory porobione, a więc będzie tego moc, będzie moc. Moi drodzy, ja wam jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Następny numer mamy Illusion, a więc to jest takie podsumowanie bardzo mocnego grania muzycznego. Myślę, że będziecie się bawić z przyjaciółmi, właśnie między innymi przy muzyce z przystanku Woodstock. Kolejny numer też na styku już pójdzie, ja zaraz zagadam Zenka. A więc kochani, słuchajcie naszych audycji, spotkam się zaraz po nowym roku, czyli po Sylwestrze, wypoczęci, siadacie i zaczynamy to wszystko robić. Ściskam was bardzo gorąco, dziękuję, że wszystkie sztaby nas odwiedzają i jeszcze do 10 stycznia, jeżeli macie czas, macie ochotę, wpadajcie do nas i bądźcie razem z nami, a wtedy będziemy mogli jeszcze bardziej kolorowo stworzyć wielką orkiestrę świątecznej pomocy.